zadanie pierwsze z poprawkowej matury z matematyki z 2002 roku. Liczba 8 do minus 40 dzielona na 2 do 10 jest równa. Działania na potęgach, więc podejrzewam, że zajrzałaś do karty wzorów. No i zerknij, albo musisz mieć takie same podstawy, żeby coś tam zrobić z potęgami, albo musisz mieć te same potęgi, żeby móc coś zrobić z podstawą, tak? Tutaj akurat jest kreska ułamkowa, więc to jest ten przykład. Ale musisz mieć te same podstawy. No to jeżeli masz ósemkę i dwójkę, szukasz czegoś wspólnego dla dwójki i ósemki. Ósemka to jest 2 do trzeciej, czyli zobacz, że jeżeli zamienisz tą ósemkę na 2 do trzeciej, to już będą te same podstawy, więc wykładniki będzie można odjąć. No i tak to trzeba zrobić, zerknij. Mamy tak, 8 do minus 40 przez 2 do 10, zamieniamy to 8 na 2 do trzeciej. Było jeszcze do minus 40 i dzielimy na 2 do 10. Uporządkujmy sobie tę górę. Jeżeli jest coś takiego, to jest ten wzór, tak? Wykładniki się mnoży, czyli będzie 2 do 3 razy minus 40, czyli minus 120 przez 2 do 10. Podstawy są już te same. To jest ten wzór, więc zobacz, wykładniki odejmujemy. Więc mamy 2 do 120 odjąć 10, czyli to jest 2 do minus 130. I już.